Zobaczcie, co się dzieje na dworze. To jest mokre i marznie od razu. Kurczę, miałem polatać i miałem taką fajną wizję montażu. Nie wiem, czy damy radę. W każdym razie mam parę spraw do załatwienia tutaj w domu i pokażę wam. Akurat to są takie tematy dronowe, więc możemy nagrać krótkiego vloga. Parę rzeczy też przyszło, jeżeli chodzi o dostawy. Po pierwsze zgłosimy awarię IM-u w tym miniaku w dwójce. Mam tutaj pudełko, mam numer seryjny, także wszystko jest. I myślę, że trzeba będzie go wysłać. Ale wiecie co, jak będziemy go wysyłać, to w sumie przy takiej pogodzie jak ta można by jeden lot zrobić, bo i oni i tak go wymieniają na nowego. To nie będzie typowy tutorial, bo to jest dzisiaj vlog, jak pamiętacie. Product support nie, dlatego że ja nie potrzebuję. Repair service. I tutaj sobie zrobimy online repair request. Skąd ja tyle mam tych dronów? Nawet nie wiem. Jak popatrzycie, to są wszystkie moje produkty, które mam z DJI faktycznie. Mini Mini 2 R Osmo Action, którego nie mam właściwie. Ale jest jeszcze R2 i Ronin. I stąd można już wybrać IMO Multifunction. Znalazłem tutaj nawet swój fragment, swojego filmu, gdzie mam dokładnie taką sytuację, zaraz. Mini 2, zobaczymy jak to wygląda, on ma coś tutaj z IMO. Dokładnie, zaraz im to wyślę. Napisałem im faktycznie, że IMO jest nie w porządku. Case number i dostałem też informację tym, co mogę z tym dalej zrobić, także wszystko jest zarejestrowane. Ten miniak jednak nie pracuje mi tak jak powinien, wydałem na niego przecież ładnych parę złotych. A zaraz wydamy następne, zobaczycie. Przyszła do nas Milenka, nie chcę, żebym ją nagrywał, dobrze? My będziemy mieli teraz szybki unboxing. Wjechała paczka. Zamówiłem to na Banggood, ale z magazynu czeskiego. Bardzo szybko to wjechało. Wow Stick 1F+. Nawet nie wiem, co to jest. Zamówiłem go, bo miałem bardzo dużo różnych punktów afiliacyjnych. Ale tych punktów mam dość sporo, bo mi ostatnio zwrócili 500 dolarów w punktach. Musiałem sobie zagospodarować je, żeby mi nie przepadły. A to wygląda bardzo ładnie. De oficjalna strona, tak? Wow, tu jest taki case. Wow, wygląda to naprawdę bogato. Wygląda pięknie. Jest bardzo duży zakres, jeżeli chodzi o bity faktycznie. Tu mamy cały zakres PH, SL, H, T, czyli Torque, to będzie do GoPro, P, Y, S, U, 1, 2, 3, bardzo dużo, naprawdę, mega, 69 bitów tutaj do tego przysłali. Praktycznie wszystkie popularne są w tym zestawie. Kolejna ciekawa sprawa, YouTube uruchomił coś w formie TikToka, czyli Shorty. Ja nie widzę tej funkcji tutaj. Trzeba będzie po prostu nakręcić krótki filmik na ten temat. I wow, Stick się ładuje zaraz koło GoPro. Muszą się zaprzyjaźnić z szóstką, bo powinni niedługo stanowić bardzo fajny duet. I muszę wam powiedzieć, że najlepsza forma dla mnie noszenia, przenoszenia miniaka, nawet jak nie mam tej obejmy, bo mam wersję tylko basic, to jest noszenie w tym futerale z Mavic Air. To najlepszy futerał, jaki do tej pory był na pojedynczego drona. Jest to świetnie zabezpieczone i można włożyć właściwie nawet do kieszeni, czy wrzucić do auta na siedzenie obok. Postanowiłem zainwestować w Cineupa 2,5 cala. Ten wygląda bardzo dobrze, ten Home FPV Wingsuit. A drugi, który mam, to jest Taycan do wyboru, 2,5 cala. Za chwilę wybiorę któregoś z nich. Jeszcze nie wiem, którego, kurczę. Drugi do wyboru, jaki mam, to jest Diatone Taycan. 2,5 cala, też wygląda rewelacyjnie. Muszę się zastanowić, który z nich. To jest receiver akurat FL Sky. Ale będę miał kamery, Kadex Vista będę miał do dyspozycji spokojnie dwie kamery. Wygląda na to, że Taycan wychodzi zdecydowanie lepiej, jest mocniejszy, może nawet udźwignąć całe GoPro, nie tylko to rozebrane. Jeżeli chodzi o ten poprzedni wingsuit, to jest odpowiednik Beta FPV, praktycznie 95, natomiast ten mocniejszy to nie jest Cineup 3-calowy, ale on już daje radę i naprawdę sobie nieźle radzi. Nara! Chłodno jak jasny kwint, minus 3. Co ciekawe, Messenger ma dzisiaj awarię, nie dochodzą wiadomości. Pierwszy raz coś takiego widziałem. Nagramy dzisiaj shorty.
Będziemy tutaj w tym miejscu, gdzie jest trochę wody i fajnych drzew. Spróbuję nagrać animację na YouTube'a, taki klip do minuty. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, nie? Próbowałem latać tym Mini 2, niby było wszystko ok, ale w pewnym momencie, jak już zatrzymałem się, zaczęło go mocno ściągać w lewo. I odpuściłem sobie jednak. Nie chciałem go rozwalić, bo jednak nie mam tego kera. A na samej gwarancji spróbuję go po prostu naprawić. Mniej więcej mamy shorty nagrane, słuchajcie. Jest to ok. To będzie pierwszy mój short i opublikuję go też dzisiaj. Może wam też pokażę tutaj. Krótka historia, do 60 sekund. Jeszcze mamy wrócić teraz do domu, a jest dosyć zimno. W międzyczasie zdecydowałem się, że kupię ramę samą na Taycana 2,5, dlatego że mam podzespoły do niego. Będę miał 3 razy beta FPV, 95, 3, więc przełożę podzespoły i będę latał. Sama rama mi wystarczy po prostu, nie ma sensu kupować tych samych podzespołów, a nawet słabszych, bo razem z betą będę miał Kadex Vista, czyli pod gogle DJI zestawy. No, powoli robi się ciemno, ale też jest pięknie, naprawdę. Typowo zimowo. Dzisiaj jest tak zwana szać. Ostro. Zaraz wracamy do domu. Przemyślałem sobie wiele rzeczy. Było mi to potrzebne, żeby na ten spacer wyjść. I mamy super materiał na shorty. Wygląda to bardzo dobrze. Shorty jest już gotowe i jest w wersji pionowej, co ciekawe, wyeksportowałem. Minutowy klip, który się wrzuca na YouTube'a z dzisiejszych wydarzeń, spaceru. Całkiem fajne. Zajęło mi to dużo więcej czasu niż przypuszczałem, ale za to vloga może zrobimy krótszego. Natomiast fajnie to wygląda. Podobnież bardzo pozycjonuje też ta forma właśnie shorts. Zobaczymy. Trzeba zrobić kilka takich, serię całą i dopiero eksplodują później. Nie od razu. A tu w międzyczasie przyjechały jeszcze dwa drony. To są Ishinki 520S, ja już kiedyś je testowałem. Otworzę je może jutro i zobaczymy, jak one sobie dają radę. Dzisiaj muszę jeszcze trochę sobie tutaj posprzątać, ale chciałbym potestować i nagrać któryś z nich, zrobić taką krótką recenzję. Bardzo fajne drony, fantastyczne. Podróbka Mavica 2, można powiedzieć nawet. Pro, prawda? Oczywiście dużo tańsza, bo to kosztuje około 100 dolarów tego typu dron, ale wystarczy. Dla wielu osób to jest naprawdę mega fajna sprawa. Słuchajcie, kończymy dzisiejszego vloga. Dzięki za uwagę. Parę osób mnie pytało o to, czy wybrać Mini 2 czy R2. Zdecydowanie R2. Pamiętajcie, że drona wybiera się na 2 lata. Rok, 2 lata. Dlatego trzeba wybrać lepszego. Mini znudzi się po 3 miesiącach. Oczywiście nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale R2 zdecydowanie jest mocniejszy i nie robi takich numerów, jak mnie robi teraz ten maluch, który cały czas pokazuje błąd IMU. Zobaczymy, co mi DJI na ten temat odpowie. Spróbuję jeszcze może firmware zrobić downgrade i upgrade. Zobaczymy. Słuchajcie, na dzisiaj tyle. Myślę, że też fajny dzień. Widzieliście, co mniej więcej robiłem. Oczywiście robiłem dużo więcej rzeczy, niż pokazałem. Nie wszystko mogłem pokazać. Ale pozdrawiam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że polatamy solidnie już niedługo. I wybrałem jeszcze ramę, tą Taycan, wreszcie samą ramę, nie kupowałem drona. Także 2,5 cala, myślę, że fajny będzie. Będę miał Kadex, będę miał silniki, będę miał wszystko do niego. Już za jakieś 2-3 tygodnie będzie można polatać. Do zobaczenia, trzymajcie się w kolejnych epizodach. Cześć!